De Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. A my teraz już zapraszamy pana Tomasza Rogę, regionalistę, historyka, który opowie nam właśnie o kościele Listowym, drodzy Państwo, kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Cieszanowie, który też ma właśnie niezwykłą historię i pewnie jak wysłuchacie na lekcji, to pewne rzeczy się uzupełnią, połączą, a na pewno zostanie nie dosyć, ale drodzy Państwo, chyba o to chodzi, żeby właśnie sięgnąć, później wrócić, pojechać, zobaczyć, dotrzeć do tych bardzo ciekawych miejsc, których jest dużo, a tak naprawdę czasami mając je na wyciągnięcie ręki, niewiele jest. Więc panie Tomaszu, prosimy o przybliżenie Państwa świątyni. Szanowni Państwo, tak jak pani Agata powiedziała, chciałbym przedstawić pokrótce historię kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Cieszanowie. Jest to kościół parafialny. To jest jego najstarsza, obecnie znana pocztówka przedstawiająca, czy też przedstawienie, które ukazuje kościół. Być może, że uda się kiedyś znaleźć jakieś przedstawienia, które pokazują kościół jeszcze przed rozbudową. Ale wracając do początku, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pierwszą świątynię łacińską w Cieszanowie, według przekazu przybyłowych, była to kaplica świętej Zofii, którą datuje się na 1613 rok. To była nieduża kaplica drewniana, należąca do parafii Lubaczowej. Ksiądz, aby odprawiać mszę, musiał przyjeżdżać z Lubaczowa do Cieszanowa. Tak to wyglądało na początku, jeżeli chodzi o posługę kapłańską dla wiernych łacińskich w Cieszanowie. Proszę Państwa, zmieniło się to nieco w 1674 roku, ponieważ wówczas to w tym roku Stanisław Gorzecki sprowadził do Cieszanowa zakonników dominikanów, którzy wybudowali tutaj kościół i klasztor. Były to obiekty drewniane. Nie było tu siedziby parafii, natomiast zakonnicy sprawowali te funkcje, posługiwali wiernych i tak to trwało aż do połowy XVIII wieku. Dopiero wówczas zrodził się pomysł, ponieważ te obiekty były bardzo już zniszczone, aby wybudować nowy kościół. Zakonnicy tego nie zdołali zrobić, ponieważ nastąpiła w 1788 roku kasata zakonu, wykonana przez władze austriackie. I dopiero pod koniec XVIII wieku, w 1799 roku, rozpoczęto budowę jednonarodowego kościoła, który zakończono jego budowę w 1800 roku. To była świątynia w stylu późnego baroku, jednonarodowa. Sklepienie wykonano z cegły. Miała ona długość 35 metrów, szerokość blisko 9 metrów. I dopiero po tym, jak nastał nowy proboszcz, trzeba zaznaczyć, że po kasacie zakonu przyszli tutaj duchowni już diecezjalni, objęli placówkę. Dopiero kiedy przyszedł jeden z najbardziej zasłużonych w historii parafii księży, ksiądz Franciszek Zajdlik,
wówczas należycie zadbano o stan świątyni, o jej wyposażenie. I dzięki temu w 1837 roku ta świątynia została konsekrowana pod wezwaniem świętego Wojciecha. Natomiast w 1748 roku biskup przemyski Wacław Sierakowski erygował w Cieszanowie parafię. Dopiero wówczas w 1848 roku powstała tutaj formalnie parafia. Proszę Państwa, rzeczywiście świątynia najbardziej ucierpiała najczęściej podczas pożaru w 1854 roku. Spłonął dach świątyni. Później dzięki kolatorom tej świątyni Rojowski pomagał również Runicki, baron Runicki z pobliskiego Lublińca Nowego. Starano się remontować świątynię, starano się wyposażać odpowiednio sprzęt. Natomiast największe zniszczenia miały miejsce podczas I wojny światowej. W czerwcu 1915 roku, 19 czerwca, podczas ostrzału artyleryjskiego, kiedy to Cieszany został ostrzeliwany przez wycofujące się wojska rosyjskie z okolic miejscowości Doliny. Kilka pocisków spadło w pobliżu świątyni. Tutaj widzimy na tym zdjęciu pochodzącym z archiwum austriackiego. Widzimy w nawie głównej, proszę Państwa, widoczne zniszczenia. Wówczas to pocisk artyleryjski wpadł do środka i zniszczył wiele sprzętu. Ławki, żyrandole, świeczniki, zniszczył również organy. Tutaj były również zniszczenia jednej z nad pocztą. I dopiero dzięki wysiłkowi, dzięki ofiarności miejscowej ludności, dzięki wsparciu Urzędu Odbudowy, dopiero w październiku 1918 roku wyremontowano kościół, a przez ten okres nabożeństwa odbywały się w zakresie. Tutaj jeszcze ważną rzeczą, co jeszcze do tego pierwszego, znanego, nie wcześniejszego przedstawienia się. Ważną rzeczą był fakt, że powiększała się liczba wiernych, dlatego też postanowiono rozbudować świątynię. Dokonano tego w 1901 roku. Dobudowano dwie nawy boczne, a w 1902 roku dobudowano trzykondygnacyjną wieżę. Widzimy tutaj na tej pocztówce. I na górze umieszczono dzwony wewnątrz tej wieży, natomiast na zewnątrz zegar z czterema tarczami. Proszę Państwa, ta bryła świątyni zachowała się do dnia dzisiejszego. Nie uległa ona zmian. Tutaj jeszcze widzimy, to jeszcze ze starego założenia zostały z tego pierwotnego założenia z 1800 roku zakrystia i skarbiec, które były wówczas wybudowane. Proszę Państwa, tu widzimy również jeszcze na zdjęciu z około 1916 roku, jak ogromnie zniszczone był Cieszanów. Te zniszczenia wynikały z tego, że kiedy weszły tutaj wojska rosyjskie w 1914 roku, podpali kozacy większość zabudowy rynku. Spłonęło wówczas wiele kamienic. Częściowo zniszczona została również synagoga. I tutaj widzimy po lewej stronie również budynek Wydziału Powiatowego, całkowicie zniszczony, którego później nie udało.
budynków nieodbudowanych i w tle dzień wieży Kościoła Świętego Wojciecha w Cieszanowie. Proszę Państwa, w okresie dwudziestolecia międzywojennego Kościół Świętego Wojciecha przedstawiał się, tak jak widzimy na tej pięknej fotografii z lat 30. XX wieku, życie religijne tutaj kwitło doskonale. Jednym z takich zasłużonych obozów był ksiądz Izidor Węgrzyn, który później zginął w obozie koncentracyjnym, w niemieckim obozie koncentracyjnym podczas II wojny światowej. Proszę Państwa, tutaj warto jeszcze wspomnieć, widzimy na fotografii z około 1925 roku. Wówczas jeszcze w ołtarzu bocznym obraz przedstawiający Matkę Boską Cieszanowską. Do tego przedstawienia jeszcze nieco później wrócę. Natomiast po tym roku, około 1926 prawdopodobnie, ten obraz wrócił do ołtarza końca XIX wieku. A tutaj ołtarz boczny również na fotografii z około 1930 roku przedstawiający świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Ten ołtarz boczny jest niezmieniony w formie do dnia dzisiejszego. Pokażę Państwu za chwilę na współczesnych fotografii. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o II wojnę światową, Kościół w Cieszanowie przetrwał niemal bez szwania. Najgroźniejsza była sytuacja, kiedy w nocy z 3 na 4 maja 1944 roku miasto zaatakowała sotnia Iwana Szumtaka Zaliźniaka, sotnia Kupa. Kupowcy podpalili większą część zabudowy, spłonęło wówczas około 90% zabudowy miasta. Zamordowano 45 osób, głównie narodowości polskiej. Kupowcy spalili również plebanie przy kościele świętego Wojciecha. Próbowali dostać się do wnętrza świątyni, jednak drzwi były zaregulowane, podłożyli ogień pod drzwi i opuścili to miejsce. Widząc to, Teofila Turczynowska, mieszkanka Cieszanowa, Polka, zamożna z Ukrainy, ugasiła ten ogień, dzięki temu świątynia przetrwała ten groźny czas. To już są zdjęcia świątyni z lat 50. XX wieku. Tak jak ksiądz biskup wspomniał, wielkie zasługi dla parafii, dla kościoła w Cieszanowie miał ksiądz Józef Głos, który był proboszczem świętej Marii Magdaleny. Tutaj przybył w 1946 roku, wypędzony ze Lwowa jak wielu kapłanów i został tutaj administratorem, później proboszczem tej parafii. Przywiózł ze sobą wiele sprzętu, których już nie będę wspominał, bo mówił o tym pan Janusz Mazur i ksiądz biskup. Natomiast warto wspomnieć, że zatroszczył się rzeczywiście o wyposażenie kościoła. Udało się dzięki jemu odnowić kościół. Kościół uzyskał w 1952 roku nowe witraże firmy Żeleńskiego z Krakowa, bardzo piękne, nową posadzkę. Rozwój duchowy w parafii. Zasłużona postać ksiądz Włos ma w 1978 roku. Proszę Państwa, tutaj widzimy kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha w Cieszanowie już na współczesnych zdjęciach autorstwa przeważnie Krystiana Kusiewicza. Inne ujęcie tegoż kościoła.
tutaj myślę bardzo spektakularne ujęcie z lotu ptaka wykonane z drona naszego kościoła parafialnego w Cieszanowie. Warto przyjrzeć się, jak wygląda ta bryła z góry z lotu ptaka. Proszę Państwa, tutaj też zdjęcie wnętrza kościoła. Widzimy piękny ołtarz główny, sam ołtarz wykonany w 1898 roku. Natomiast zaraz wspomnę o obrazie. Tutaj widzimy również piękną ambonę z 1907 roku. Ławki już powojenne z lat 50. Tutaj inne ujęcie nawy górnej kościoła świętego Wojciecha w Cieszanowie. A tutaj, proszę Państwa, w ołtarzu górnym obraz Matki Bożej Cieszanowskiej. Tutaj jego zbliżenie. Proszę Państwa, jest to kopia, prawdopodobnie z drugiej połowy XIX wieku, obrazu Matki Bożej Cieszanowskiej, prawdopodobnie XVII-wiecznego oryginału, który był czczony w kościele dominikańskim w Cieszanowie, kiedy Dominikanie musieli opuścić Cieszanów po kasacie konwentu, zabrali ze sobą całość wyposażenia i prawdopodobnie oryginał tego obrazu. Natomiast ta kopia pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XIX wieku. W 1864 roku obraz uzyskał zwaną skienę pozłacaną. I tutaj Matka Boża trzyma na ręku dzieciątko Jezus. Przedstawiona jest pół postaci. W prawej ręce trzyma otwarte Pismo Święte. Tutaj fragment Ewangelii świętego. Wielbi dusza moja Pana napisane. Wielbi dusza moja Pana, która dawał się do Duchu Bogu Zbawicielu moim. Proszę Państwa, warto wiedzieć, że przedstawienie, ten obraz ma również pieśń, którą prawdopodobnie napisał jeden z członków Bractwa Różańcowego w XVIII wieku. Piękna pieśń do Matki Boskiej Cieszanowskiej, w której Matka Boska Cieszanowska określana jest obronicielką Cieszanowa. Jest tam też ciekawa wzmianka o tym, że dzięki stawiennictwu Matki Boskiej z niewoli tureckiej powróciła do Cieszanowa jedna z branek tatarskich, która prawdopodobnie została tutaj pojmana przez Tatarów podczas licznych najazdów na tę ziemię w XVII wieku. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, dzięki modlitwie do Matki Bożej mogła powrócić swoje rodzinne strony. Jeżeli będzie jeszcze chwileczkę czasu, to spróbuję Państwu przeczytać przynajmniej fragment tej pieśni pisanej pięknym staropolskim językiem. Ołtarz boczny z 1902 roku rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego po lewej stronie. Jest ten ołtarz. Sama rzeźba pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Kolejny ołtarz boczny również z 1902 roku z obrazem przedstawiającym świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus, obraz drugiej ćwierci XX wieku, prawdopodobnie namalowany przez jedną z sióstr Notre Dame, które tutaj przebywały w Cieszanowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Proszę Państwa, również ołtarz boczny z rzeźbą Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sam ołtarz prawdopodobnie wykonany przez rzeźbiarza miejscowego Iwana Iwaniewskiego, zwanego Iwaniunie. Natomiast rzeźba pochodzi z pierwszej połowy XX wieku. I piękny witraż przedstawiający
Matkę Bożą Różańcową z 1952 roku. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Jeszcze bardzo króciutko, ponieważ czas nas już bardzo nagli, to jeszcze Państwu przeczytam zgodnie z zapowiedzią fragment pieśni do Matki Bożej Cieszanowskiej. Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie w cudownej cieszanowskim obrazie konwentu parafii Ojców Dominikanów, która się śpiewa z wykładu uroczystość Matki Boskiej w niedzielę pierwszą miesiąca. Panna Najświętsza, Matko Jezusowa, obronicielko miasta Cieszanowa, lubelskiego Pani, wielowładna kraja, orędowniczko ludzkiego rodzaju, dominikański zakon lubiła, by różańcowa chwała Cię krzewiła. Pośle jest Pani, niebieska królowa, broń prawowierny miasta Cieszanowa. Masz syna w ręku, ten wszystko uczyni, błagasz go zawsze, chociaż to przewini, co tylko zechcesz, wyjednasz łaskawie. Obronicielko w każdej naszej sprawie, dajesz wzrok ślepym, chorzy zdrowie biorą, upadną, zwykłą zostaniesz podporą. Wspomagasz w wielkich potrzebach będących, pewna pomoc o Ciebie wzywająca, będąca w duchach pewna białogłowa, wziąwszy na pomoc przedwiecznego słowa, Ciebie, o Matko, w tutejszym obrazie, nie opuściłaś w takim ciężkim razie, lecz prowadziłaś aż do Cieszanowa, tu ją upadła jej rajdą duchowa. Proszę Państwa, to tej pięknej pieśni do Matki Boskiej Cieszanowskiej, wydanej drukiem w formie takiego druku ulotnego, czterostronicowego, prawdopodobnie na początku XX wieku. Proszę Państwa, można by wiele mówić jeszcze o kościele w Cieszanowie, o tutejszej parafii, o związkach Cieszanowa z Zabłoną, chociażby przez biskupa, przez pewien czas pomocniczego polskiego Franciszka Lisowskiego, który pochodził z Cieszanowa, który był od 1933 roku biskupem tarnowskim. Jest wiele akcentów lubowskich, ale myślę, że będą jeszcze kolejne okazje, by te tematy poruszyć i podzielić się z Państwa podpowiedzią. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Łukaszowi za przedstawienie tutejszej świątyni. To jest takie piękne, że właśnie przedstawiając te poszczególne elementy wystroju świątyni, czy też historię trudną, ciekawą, interesującą, to sobie pomyślałam, że właśnie ta świątynia jest takim świadkiem historii, które po prostu zarówno o historii miejsca, regionu, jak i właśnie poprzez te różne tutaj związki oddziaływania szerzej opowiada nam o naszym właśnie tutaj naszym dziedzictwie, nie tylko o kościelnym sakramentu, ale także kulturowym. Więc dziękujemy bardzo serdecznie. I drodzy Państwo, tak było to pomyślane, abyście Państwo dzisiaj mogli właśnie zobaczyć, posłuchać, przenieść się w miejsca związane z kościołami, z świątyniami. Zaczęliśmy od wystawy. Podczas sesji mieliśmy okazję wysłuchać referatów, ale to jeszcze, drodzy Państwo, nie koniec, ponieważ czeka nas koncert zespołu wokalnego Unanime właśnie w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha, czyli już za moment będziecie Państwo mogli obecnie tutaj zobaczyć wnętrze świątyni, a oczywiście osoby, które uczestniczą online, będą mogły pooglądać wnętrze świątyni, a przede wszystkim wysłuchać, drodzy Państwo, pięknego koncertu, oczywiście koncertu sakralnego pod tytułem Laudate. I przypomnę, organizatorami dzisiejszego wydarzenia jest gmina Lubaczów, województwo podkarpackie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, zaś współorganizatorami Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz miasto i gmina Cieszanów.